Dzień dobry, witam we vlogu we wtorek. Dzisiaj, jak to z reguły jest we wtorki, pokażę Wam kilka fajnych ćwiczeń. Będzie zadanko domowe i także powiem Wam, co aktualnie robię i nad czym pracuję. Tak więc przechodzimy sobie do konkretów i lecimy z tematem. I teraz tak, temat pierwszy. Mój nowy blog, czyli pracuję na krześle.pl, to jest coś, co tworzę od niedawna i dzisiaj troszkę sobie tam usiadłem na parę godzin i zrobiłem w sumie wszystko, co było do zrobienia. Tak więc już jest w miarę taki ładny graficznie, jest opcja komentowania, jest opcja udostępnień i wszystkie inne takie elementy prawne, których nie było. Tak więc są już 3 wpisy i aktualnie mam pomysł na kilka kolejnych. I teraz tak. Takim pierwszym wpisem, który będzie chyba w przyszłym tygodniu, będzie to lista kanałów na YouTube, które ja polecam śledzić, jeśli macie właśnie pracę siedzącą i będą to kanały, z których naprawdę można czerpać masę wiedzy. A drugi wpis to będzie coś na temat takiej dość sporej nowości w Polsce, czyli na temat biurka stojącego. I tutaj mam plan, aby to było tak jakby kompletne kompendium wiedzy, które Wam pomoże dobrać biurko pod siebie, tak aby to było dobre i aby spełniło swoje oczekiwania. Ale ten wpis jeszcze potrzebuje chwilkę, aby go sobie tak zrobić naprawdę porządnie. Druga sprawa, to o czym mówiłem na starcie, czyli 3 fajne ruchy, które możemy sobie wykonywać w domu, jeśli mamy ogromną ilość czasu, które siedzimy. I są to podstawy, które nam pomogą troszkę się porozciągać, zwiększyć mobilność obręczy barkowej, a także rozciągnąć troszkę plecy i zmniejszyć ból dolnego odcinka pleców. Tutaj nie będę zbytnio dużo gadał, bo wszystko jest w filmie opisane, macie wszystko pokazane, tak więc przechodzimy od razu do filmu i lecimy z tematem. No i oczywiście w ramach tego filmu także będzie zadanko domowe, o którym mówiłem na początku. I jeśli macie ochotę coś porobić, to zadanko brzmi następująco. Taki zestaw polecam sobie wykonać w tym tygodniu 3 razy. A szczególnie jeśli na przykład bolą Was plecy, to tym bardziej Wam to pomoże. Tak więc dla chętnych zadanko na najbliższy tydzień, to powyższy film wykonujemy sobie 3-krotnie. I oczywiście to ma trwać maksymalnie tak do 3-4 minut. Nie chodzi o to, aby się z tym szczypać i aby to przeciągać, tylko wchodzimy, robimy i wracamy dalej do swoich normalnych, codziennych spraw. Tak więc nie chodzi tylko o to, aby te filmy moje oglądać, ponieważ moim głównym celem jest to, aby sprawić, abyście coś robili i właśnie potem macie tego typu zadanka. Tak więc chętnych zapraszam. Dobra, i w tym vlogu to będzie już oczywiście wszystko, tak aby to potem nie trwało nie wiadomo ile. Z takich jeszcze dobrych informacji, to przed chwilą dostałem od znajomego info, że prawdopodobnie od 4 lub 5 maja otworzą siłownie, otworzą kluby fitness. Tak więc będzie można w końcu wyjść i coś normalnego porobić. I właśnie tym miłym akcentem kończymy tego vloga wtorkowego, a my oczywiście widzimy się jutro, a tymczasem pozdrawiam i życzę miłego dnia.